Ksiądz egzorcysta wypędzał za pomocą salcesonu złe duchy z wegetarianki. Pani poseł Jachira, proszę, pani poseł Jachira, przywołuję panią do porządku. Przepraszam bardzo, szeregowy pośle, pani marszałek, Wysoka Izbo, ale zaszła tutaj jakaś pomyłka. Miał być projekt ustawy w sprawie obrony polskich lasów, a tu jest projekt uchwały w sprawie bezkarności dla niszczycieli polskich lasów. Kto niszczy polskie lasy? Przecież nie Unia, tylko robią to mali chłopcy z Solidarnej Polski i Zjednoczonej Prawicy, którzy zamiast zestawów małego drwala pod choinkę dostali od świętego Mikołaja lasy państwowe. Macie! Tym się możecie pobawić! Proszę zejść z mównicy, pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Ksiądz egzorcysta wypędzał za pomocą salcesonu złe duchy z wegetarianki. Brzmi jak scenariusz taniego filmu grozy? Niestety, to nasza rzeczywistość. Co gorsza, ten sam ksiądz dostał właśnie od PiS-u, oczywiście z naszych podatków, 40 milionów złotych na budowę pensjonatu. Czy tam też za pieniądze podatników będzie wypędzał demony wegetarianizmu za pomocą salcesonu? W XXI wieku w państwie PiS z naszych podatków idą pieniądze dla księdza, któremu wegetarianizm kojarzy się z opętaniem. Co więcej, polityk Solidarnej Polski na konferencji prasowej bronił tej decyzji i mówił, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości się należały, bo należą się one wszystkim, którzy przeciwdziałają przestępczości, więc także tym, którzy głoszą Ewangelię. Czas, by Jan Paweł II przestał być patronem przedszkoli, szkół, pora skończyć z tablicami na jego cześć we wszystkich publicznych instytucjach, także tutaj w Sejmie. Uczniowie i rodzice wałbrzyskiej szkoły wiedzieli, co robią, nie chcąc go za patrona, bo często dzieci wiedzą lepiej. Nie chcą osoby, która przyzwalała na krzywdzenie ich rówieśników. Wybierajmy na patronów i patronki ludzi, którzy dbali o dzieci, a nie je krzywdzili lub dopuszczali do ich krzywdzenia. Czas odjaniepawlić polską, świecką przestrzeń publiczną. Jesteśmy to winni dzieciom. Pani poseł Jachira, proszę, pani poseł Jachira, przywołuję panią do porządku. Pani poseł Jachira, stwierdzam, że narusza pani powagę Sejmu. Pani poseł Jachira! Pani poseł Jachira, po raz trzeci upominam panią, Proszę nie żartować, naprawdę. Ja wiem, co ja robię. Jeszcze parę postów i zdobędziesz nagrodę debila roku.